istnieją różne formy przesłania Ewangelii. Jedną z nich są m.in. zajęcia dla dzieci, warsztaty oraz wykłady i happeningi uliczne. Przez tydzień od 7 do 13 sierpnia Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczytnie prowadził akcję głoszenia Ewangelii w ramach programu Pozytywne Inicjatywy. No jest to już druga edycja pozytywnych inicjatyw, bo tak nazwaliśmy cykl imprez o charakterze chrześcijańskim, które zorganizowaliśmy na terenie naszej posesji kościelnej przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Szczytnie, przy ulicy Sienkiewicza 3. Mamy piękne tutaj posesje, podwórko, bliziutko naszego tutaj mola i miejsca, plaży miejskiej. Ponieważ w Szczytnie odbywa się wiele różnych imprez bardzo ciekawych w czasie lata i dla turystów, i dla mieszkańców miasta, więc postanowiliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy zorganizować właśnie cykl takich imprez o charakterze chrześcijańskim, aby również coś dla ducha przygotować dla naszych mieszkańców miasta, dla naszych turystów. Jako ludzie chrześcijanie, ludzie wierzący, chcemy po prostu z ludźmi dzielić się swoją wiarą, swoim przeżywaniem Boga, swoim życiem z Bogiem na co dzień, jak to wygląda. Ponieważ mieszkamy tutaj, żyjemy tutaj, zaprosiliśmy oczywiście wolontariuszy z różnych miejsc, większość z nich w tym roku to jest z Warszawy, też młodych ludzi chrześcijan, którzy przyjechali, by nas wesprzeć, by po prostu pójść na ulicę i zaprosić ludzi z naszego miasta na te wieczorne koncerty, które są głównym takim przedsięwzięciem każdego wieczoru. Mamy różnych świetnych wykonawców chrześcijańskich z tego rynku muzycznego chrześcijańskiego, którzy zgodzili się do nas przyjechać, zgodzili się zagrać, zaśpiewać dla nas. I po prostu jest to fantastyczny czas, Pan Bóg dał dobrą pogodę przy okazji, więc klimat w tym naszym namiocie taki bardzo sprzyjający, miły do rozmów, do spotkań, do pomyślenia trochę o osobistym życiu, osobistej relacji z Bogiem. Przecież jako chrześcijanie potrzebujemy jakiegoś takiego duchowego odświeżenia i temu to służy, żeby się wzajemnie do siebie zbliżyć, a nade wszystko zbliżyć się do swojego Boga, w którego przecież, myślę, każdy z nas wierzy na swój sposób. Chodzi o to tylko, żeby ta relacja z Bogiem była bardzo osobista, bardzo autentyczna, bardzo szczera, żeby była oparta na wierze też w Pana Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela, dla którego żyjemy i dla którego organizujemy takie rzeczy. Niech wszyscy zaśpiewają to. Mój Jezus, mój Pan. Mój Jezus, mój Pan. Mój Jezus, mój Jezus.